Chciałbym móc powiedzieć to, co fani Star Wars, tacy jak Punkster, że fakt, iż Disney przejął prawa do Gwiezdnych Wojen, to najlepsze, co się wydarzyło, że wreszcie wytłumaczyło, czym jest moc, jak małe ma znaczenie dla uniwersum i przerobiło to plastikowe imperium na najwyższy porządek i ogólnie rzecz ujmując, jeśli chodzi o mokry sen fana, to został on spełniony. Chciałbym, ale nie mogę powiedzieć tak odnośnie tego, że produkcją 4. i 5. sezonu serialu o najwyższym złym zajmuje się Netflix, bo w końcu gdyby nie oni, to serial by umarł anulowany przez Foxa. Mam tu podobny dysonans co fani Star Wars, bo generalnie super, że akcja dzieje się dalej, że uniwersum jest rozwijanie, ale mamy tutaj delikatnie inną skalę. Ale po kolei. O czym jest serial Lucifer? O Lucyferze. Dzięki za dziś i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! No. Przepraszam, ale zanim zacznę go omawiać, to muszę coś zaznaczyć. Ja rozumiem, że nie każdy musi znać angielski, lecz oglądanie tego typu dzieł z lektorem zakrawa o herezję, ponieważ serial humor w znacznej mierze ukrył, oczywiście poza wątkami religijnymi, w grze słownej pomiędzy bohaterami. I ten brytyjski akcent ludzka. Uwielbiam. W tej historii, bazowanej na komiksie o tym samym tytule, czerpiącej garściami z Pisma Świętego, Lucyfer, a właściwie wypadałoby powiedzieć aniołowie, to w pełni samodzielne istoty mieszkające w Silver City wraz z Bogiem, chyba? Mają skrzydła, ale poza tym wyglądają jak ludzie. Tylko modę mają inną. Każdy ma jakąś zdolność charakteryzującą go, dla przykładu nasz Lucek potrafi wyciągnąć z ludzi ich najbardziej skrywane pragnienia, co musi przydawać się w piekle, ale nie o piekle dzisiaj. Emmanadiel manipuluje czasem i tak dalej, i tak dalej. W czym rzecz? Lucyfer. Jak to Lucyfer? Nie dość, że zbuntował się ojcu, Bogu i synowi. Chociaż co do syna... Syna jeszcze nie było w sumie, jak się buntował Lucek, ale to nie jest istotne. Lucek lubi robić ojcu na złość. I dochodzi do wniosku, że w piekle jest piekielnie nudno, a on lubi zabawę. Co rozumie Lucyfer przez zabawę? Narkotyki, zwłaszcza te najcięższe. Seks, zwłaszcza ten najbardziej wyuzdany. Alkohol, nade wszystko dużo alkoholu. Oraz granie na nosie swojego ojca. Gdzie znajdzie to wszystko? No? No, ktoś chętny? Nie? No, ale poza Białymstokiem. No, oczywiście Los Angeles, mieście upadłych aniołów. Myślicie, że to takie jedyne fajne zagranie twórców, by umieścić Lucyfera w LA? No, gdzie tam? Ten serial jest wręcz naszpikowany tego typu smaczkami. Jak budowany jest serial? No, nie mam zamiaru spoilerować, chociaż będę musiał w podsumowaniu, o czym zostaniecie poinformowani. Nasz diabełek, jak to boska istota, nie zna się za bardzo na ludzkich systemach społecznych. Jedyne co wie, to że ludzie mają narkotyki, więc do nich idzie, mają alkohol, więc do nich idzie, i ludzie to dwa rodzaje seksu. Seks z kobietami i seks z mężczyznami. A oba te rodzaje ceni sobie diabeł, więc do nich idzie. Oczywiście wprowadza swoje diabelskie modyfikacje, ale o nich ze względu na warunki użytkowania YouTube'a nie będziemy rozmawiać. Jednak przez pewien, nazwijmy to, zbieg okoliczności, Lucy bierze udział w śledztwie i tak poznaje detektyw Decker, która w sumie przez resztę serialu korzysta z jego zdolności dedukcyjnych. Znajomości w świecie przestępczym i całej palety diabelskich zdolności. Warto podkreślić jednak, że nie jest ona świadoma natury Lucyfera. A jak wygląda struktura serialu? No, tak oklepanie jak tylko może wyglądać, lecz nie jest to jego wadą. Ponieważ poza tym, że każdy odcinek to nowa zbrodnia, to dochodzą do tego kwestie niebiańskie. Gniew pozostałych aniołów, oczywiście wywołany bytnością Lucyfera na ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Każdy odcinek ma więc dwa wątki, które w perspektywie mają sens nawet retrospektywnie.
więc warto oglądać uważnie i słuchać, o czym bohaterowie rozmawiają. Aktorstwo w moim uznaniu, jak na serial, jest wysoce zadowalające. Tom Ellis stworzył Lucyfera pełnego gracji, szyku i żądz. Nie wyobrażam sobie inaczej zagranego pana piekieł w tym serialu. Detektyw Decker, w którą wciela się Lauren German, nie jest turbo wyrazistym elementem, ale swój charakter ma. Bo to też tak napisano tę postać. Super sprzeczki wychodzą między Emmanuelem, granym przez W.B. Woodsy, a ludzkiem. Panna Lopez, czyli Emmy Gracia, jest taką typową religijną nerdką, jaką można byłoby sobie wyobrazić w najbardziej życzliwych wersjach. Maze to rola, która definitywnie wyniesie Lacey and Brent na salony. Albo Trixie, czyli Scarlett Estevez. Ciekawostka. Byłym mężem Decker miał być pierwotnie Meksykanin, dlatego też Trixie etnicznie odstaje od bieżących rodziców. Teraz powiem o kilku postaciach, ale samo wymienienie ich jest delikatnym spoilerem. Więc jesteście ostrzeżeni i odliczamy. Powiedzmy sobie szczerze. Ingmar Levy jako Eva, czy Tricia Helfer jako Charlotte, aka żona Boga, sprawdzają się wyśmienicie. Dr. Linda, grana przez Rachel Harris, gra super kochankę anioła, taką, co nie może się odnaleźć w tym wszystkim. A Tom Helling, grająca Kaina, to złoto. Dobra. Ja wiem, to był tylko taki malutki fragmencik, ale jak powiedzieć inaczej, o Charlotte? No przecież gra żonę Boga. Żonę. Nie było tematu. Teraz odliczamy dla nich tam. Uwaga, liczymy. Wszyscy razem. Niecierpliwie czekam na sierpień, w którym ukaże się 5. sezon. Jednak wracam do tezy z początku. Widoczna jest zmiana w prowadzeniu historii. Niektóre elementy uległy zdecydowanej poprawie, jak na przykład efekty. Budżet na CGI poszedł definitywnie do góry, bo kto widział, ten wie. Jednak są zabiegi prowadzenia kamery w kluczowych emocjonalnych momentach, które są dziwne. Niemniej, na ten moment serial dostaje ode mnie 4 orgie na 10 rogów Lucyfera i gorąco polecam zapoznać się z własnością Netflixa. Tymczasem byłoby to na tyle ode mnie. Mówił do Was Hellnest. Cześć.